Witam serdecznie Odyn z tej strony, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać skrót trzydniowych poszukiwań, które miały miejsce w Maidstone na pozwoleniach od odkrywcy Goblina, którego serdecznie pozdrawiam. No i zapraszam Was serdecznie na taki krótki seans, może nawet dłuższy z tychże przygód. Taki przedmiot to jest jakiś token, ołowiany tokenik z napisem 2B albo jakiś R, coś takiego, plus minus. No nic, zobaczymy co dalej będzie wyłaziło. Mi się już nawet nie chce wspominać, co ja z tej listy mogę trafić, po prostu niech się dzieje wola nieba. Powiedzcie mi, z czym wam się to kojarzy. Tu jest grube, a tu jest, można wnet powiedzieć, że jest ostrze. Jest to stary brąz. Zielonkawy piękny, nie wiem, kawałek siekierki, może chcę tylko to widzieć dlatego, no pokażemy to ekspertom, zobaczymy co to. Kaczka se gada, tu jest dziurka, a mi wpadła klamerka posrebrzana, końcówka pasa, coś na takiej zasadzie i to jest raczej średniowiecze. Się to wyczyści w domu, się wam pokaże, bo będzie fajne, naprawdę fajne znalezisko. Taka drobinka, i ja nie wiem czy to jest ołów, czy to jest srebro, jest niebieskawe, więc może być spatyniałe srebro, ale bardziej to na ołów. Jest ciężkie, tylko że nie jest miękkie. I teraz co to jest? Jakieś, kurde, wiecie, podpowiedzi? Z tej dziury wyszło coś takiego i to też jest klamerka i też prawdopodobnie będzie stara. Wyczyszczę, a zresztą widzicie już jak to wygląda. Takie brązidło. W końcu wyszedł jakiś krążek. Tylko coś mi się wydaje, że to będzie baba na wózku. I nie wydaje mi się, tylko tak jest. Wytarta baba na wózku. Pierwsza moneta dzisiaj. Jest chyba Romek. Tutaj go mam, już go wam pokazuję. Z tej dziurki wyszedł. I czy na nim będzie coś widać, cokolwiek. Coś tam będzie widać. Nie trę go do końca, wodą się go wytrze. Wy go zobaczycie za chwilę i tak w stanie. Śliczny, łopata, dziura, moneta. I moneta to jest chyba denar. Nie chyba, i no na pewno. Kurde, denara znalazłem, tylko że takiego, ojejku, zjedzonego, ale jest denar. Może to jest ten fal z denara. Bo jest strasznie brzydki. Zaraz go umyję i wam go pokażę, nie? Jest denar! Słuchajcie, moi drodzy, okazało się, że to jest niezwykle rzadka i cenna moneta, tak zwana hybryda. Pomagał mi identyfikować ją Marek Sokołowski, którego serdecznie pozdrawiam. I okazuje się, że jest to moneta z błędem menniczym. Pracownik się musiał czasnąć gdzieś tam w mennicy w Rzymie. Słuchajcie, awers jest od monety wybitej, gdy Severus szedł na wojnę z Partami, natomiast rewers jest od monety wybitej po zwycięstwie nad Partami, czyli to są dwie różne monety wybite na jednej monecie, po prostu błąd pracownika mennicy. O tyle jest ciekawe właśnie to wszystko. Tu jest przedmiot. Tu jest. I co to będzie? To będzie blaszka jakaś, czuję. A nie, rzymek. Proszę bardzo, tylko taki wytarty i dość mały. A nie, chyba to rzymek nie będzie. Chociaż wyczyszczę i zaraz pokażę. Na 99% jest to po prostu blaszka. No ale jest taka w kształcie kolistej. Kolistym i no, człowiek się zastanawia. Ale to jest blacha, to jest za cienkie na rzymka. Teraz w 100% wyszedł rzymek, już wam go pokazuję. Taki ładny. Dobra, trzeci rzymek już dzisiaj, w tym jeden srebrny. I może coś tam jeszcze rzymskiego wpadło, to nie pokazywałem, ale to były wytarte straszne rzeczy. Jest rzymek! Jak ten detektor łapie mi takie pierdełki małe, to ja się naprawdę nie boję, że takie wielkie rzeczy jak denar zostanie to pominięte, nie? No oczywiście tam z tych 10-15 cm, bo później one już wchodzą w żelazo. Bo musiał chodzić tu na wolniejszych filtrach, a tak 3 tony, zero zakłóceń i można łazić. Oblukejcie, jak ładnie wyszedł. Jeszcze nie jestem pewien, czy to rzymek, ale tak, jest to rzymek, jak nic.
Miedziany rzymek, az jakiś ładny. Się go wyczyści później, to wam go pokażę. Rzymkowy ogryzek. Ktoś sobie go ładnie ugryzł i takiego go wydobyłem. Okropnie wieje, zimno jest ogólnie, 3 stopnie. I teraz taki przedmiot wpadł. Sygnał 97. Bez strania na żelazo. Myślałem, że zamdleje. No ale jak się wykopałem, no to już wiem, czemu tak biło. Ale chowam to, bo może się okazać, że to jest srebro. Tylko nie chcę mi się tego raz z tego czyścić. Kiwie. Tutaj widać koniec pozwolenia. Tylko na to pole jest. A tu jest przedmiot. I... No ciekawe, co to... Ale to jest... O kurde. To chyba będzie Nuremberg Rotten. Chociaż może być to guzik. I chyba to jest guzik. Wyczyścimy, zobaczymy. Resztki na parstka. Robi się już ciemno. Trzeba będzie za chwilę zmykać. Goblin pojechał kupić jakieś soki. Zostawił mnie i ja sobie mogę jeszcze tu chodzić godzinkę. Ale i tak już się robi strasznie nieprzyjemnie. Obczajcie, jakie małe brązidło. I kolor jest prześliczny. I to jest tak jakby znowu głowa węża czy coś takiego. Nic, poszukam tu w tym miejscu, może będą pozostałe fragmenty tego czegoś, jakiejś ozdoby. Widziałem jakąś srebrną, ogromną monetę. Tylko teraz muszę wpaść na to, gdzie ona jest. Czekajcie, gdzie ją dałem? Tu jest. Tu jest srebrna, stara moneta, prawdopodobnie duży hammer jakiś. Oby. Ja go wyczyszczę i się włączę, jak to przeczyszczę trochę, bo widać, że to jest starawe, fest starawe. Ostatni dołek już dzisiaj, bo goblin przyjechał, ale mam hammera połowę. Także udało się jeszcze na sam koniec coś trafić fajnego, jak już schodziłem. Także git majonez, jestem zadowolony, hat trick. Tamtego dnia to był już ostatni przedmiot. Kolejnego dnia rano przyjechaliśmy jeszcze na chwilę na guzikowe pole, raptem 1,5–2 godzinki. Nie nagrywałem tam nic, pokażę wam to na podsumowaniu. A teraz was zapraszam na turnę po gablotce od goblina. Tak jak mówiłem, tak jak obiecałem, tak też czynię. Jestem u odkrywcy goblina. I słuchajcie, pokażę wam jego kolekcję, którą gromadził od kiedy? Od marca. Czyli mniej więcej gromadzisz to przez już prawie 10 miesięcy. No, plus minus plus tam. Plus minus, 9-10 miesięcy. No i co, zrobimy to tak, że ja będę pokazywał twoje znajdźki, a ty będziesz o nich opowiadał, nie? Zobaczymy, może dam radę. No i widzicie gabletkę Dawida, no i Dawid, pochwal się nam tutaj, co tu żeś znalazł przez ten cały okres swój i tak dalej, nie? Ja się pierwsze pochwalę, bo to jest rzecz, którą dostałem od widza. Odkrywca Goblin. Odkrywca Goblin. Pozdrawiam Piotra bardzo serdecznie. I zobacz, ułożył mi tutaj Edzia i denarka rzymskiego. Takie coś własnoręcznie to wykonał. Napocił się na pewno przy tym, fajna sprawa. O, tutaj już widać fajne rzeczy. Widać jedną rzecz, która mnie bardzo interesuje, druga rzecz też. Natomiast strzał, no zaczynaj, od czego ty byś chciał zacząć? Strzał życia, nie? To jest wisiorek pieczętny z okresu wiktoriańskiego. FOB tak się nazywa. W środku jest z drugiej strony kamyczek. Czekajcie, pokażę. O. Widać tego centuriona, nie? Centurion. No i piękne znalezisko. Materiał złoto, no to to w ogóle jest pogrom i tak dalej. Z pola wyciągnąć złoto, nie? No i to praktycznie większość tych rzeczy gdzieś tam cały czas z tego guzikowego pola wychodzi, gdzie już miałeś możliwość kopania. Jakieś żetoniki średniowieczne, płatnicze, shop żetony. Kilka jakichś kamerków wpadło, no i to też... Czekaj, a ten to jest bezkrólewie, tak? Nie, to było bezkrólewie, tutaj mamy bezkrólewie. To bezkrólewie, bo nie ma władcy, ta? A ten drugi tutaj, ten hammer? To było chyba 6 pensów, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. On też jest obciachany. No, także nie aż taki, nie jest aż taki fajny. No natomiast trochę tych hammerów tu masz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, od Mańka, 10. Od Mańka dostałem. Aha. Teraz ostatnio tego hammerka też Edzia w prezencie. No i Half Crown, nie? To jest piękna moneta. Ona tak jak mówisz na nagraniu wygląda, no tak kurczę. No nie, na nagraniu w ogóle nie prezentuje się tak jak jest w rzeczywistości. To jest kawał monety, słuchajcie. Jak się ją trzyma, to jest bardzo... 15 gram, nie? Ja. Także piękna. No. Tam trochę ołowiu widzę. Jakiś tam... Prześli, jakieś te... Te średniowieczne ołowiane te... Tokeny, no. Tokeny, no. Coś tam parę... Nuremberg żetony. Nuremberg żetony. Tu jakieś żetony właśnie z Kent, też ciekawe.
na tym właśnie guzikowym polu, one się tam cały czas gdzieś trafiają. Rose Fartinga jeszcze nie mam, kurczę, też nie masz Rose Fartinga jeszcze? Nie mam jeszcze Rose Fartinga, a już kilka wyszło z tego pola. Fajeczka z Tamizy, wtedy co byłem z tobą pierwszy raz na Tamizie, to ją chyba widziałeś wtedy. A tutaj dwa franki jakieś, to też z Tamizy nie? No to się okazało w ogóle, że moneta bardzo rzadka, wykopana na tym polu takim, gdzie ta bula ci wyszła, pamiętasz, co te pole na początku robiliśmy? Tak. To jest ogólnie moneta z niklu i się okazało, że jest odwrotność, zobacz. Tak no jest. I tu jest z drugiej strony, nie? I że bardzo rzadka moneta i też dosyć tam warta parę złotych. Tu ma fajne te naparstki. Jeden jest srebrny, jeszcze nie wyprostowany. Ja jeszcze w życiu nie znalazłem srebrnego jeden naparstka. Jeden najstarszy z tych, to mi się wydaje, że jest też taka... Taki, widać, że konkretnie średnio wiecze, nie? Na sam koniuszek. Dobra. Jakiś kilka tam jeszcze innych. Tu jakieś na zegarki, końcówki, jakaś ta... trąbka. Coś co ciekawsze to sobie powybierałem. Troszkę tych, troszkę jakichś fajnych klamerek. Ta jest bardzo ładna. Może sobie zobaczyć. O. I to gdzieś średniowiecze będzie, ja? I to jest właśnie średniowiecze. Trochę tych klamerek wyszło. Parę janczarków. Maniek mówi, że nie znalazł ani jednego na polu u ciebie. Janczarka. Mi się trzy. A mi się wydaje, że coś chyba miał, ale jakieś połówki. Zobacz, ten chyba jeszcze gra. No widzisz, no. Mi się udało znaleźć ostatnio ten. Także połówkę. Fajnie. Armatka. Też ciekawe, bo gdzieś tam ktoś mi kiedyś właśnie opowiadał, bo tu jest normalnie dziurka, że oni kiedyś właśnie dzieci z zamożnych rodzin miały takie zabawki i szło z tego normalnie strzelać. Oddać strzał, no. Oddać strzał, no. Dobra, tutaj są monety jakieś takie... Tu ogólnie Wiktorie, jakieś takie... Tu się okazało, też wykopałem ciekawa rzecz, ten guzik pruski zmiażdżony na tym polu, bo na tym guzikowym no, wychodzi cały skansen Europy, bo tu jest jeden Reichsfenik, też niemiecki. Mańkowi się tam udało wykopać jakiś... Ale to jest jakiś dziwny Reichsfenol. No, a to jest ten starszy jeszcze, to jest ten międzywojenny. No i teraz fajnie te ostatnie 5-6 tygodni rzymskie pole, nie? Tu masz denarka, tego denarka dostałem też od Piotra, który zrobił mi tą... Torbę? Torbę, no. A co to za denar? A powiem ci, że nawet dokładnie nie wiem, bo jak nie znajdę, to się zbytnio nie dowiaduję. No, w prezencie dostałem i tak tutaj. Czekaj, położyć sobie go ładnie. W gablotce. Ciach. No i kilka jeszcze tych rzymeczków teraz ostatnio wychodzi, bo już wyszło około 100 sztuk. Niektóre. Zobaczcie, jaki ten ładne. Odbity dziwnie. Jak to niedbale robili. No ale czytelny jest, to jest dobre. No i tutaj to jest wisiorek. Ja czekałem na ten, czekałem na fibulę, a wykopałem tego. No. Falusa. Falusa rzymskiego, a tutaj też to wygląda jak taki, nie wiem. A to co to jest? Co? To co to jest? A to nie wiem. Fragment do zdoby, nie? Fragment do zdoby, no. Ale tu amulet. Zobaczcie jak to wygląda. Tu kółko pewnie było do końca ja, bo to urwane i ktoś nosił na szyi. W ogóle wygląda jak miednica z tym członkiem po prostu. Kawałki jakiś. No też jakaś widać po patynie, że mogły być z tego okresu czasu, nie? Ja. No jeszcze masz pełno guzików, pełno innych rzeczy, ale to są takie rzeczy, które postanowiłeś sobie tutaj wystawić. Widzieliście gablotkę Dawida i ja mam jeszcze do ciebie pytanie, co byś najbardziej chciał znaleźć? Ło, chyba fibule. Już mi się marzy od dawna. No i denarek. Aha, bo rzymski. Denara jeszcze swojego nie masz, nie? No. Denarek, fibula. Jest jeszcze no parę horse pedanta, bym chciał gdzieś tam na liście, mam jakiegoś ładnego, jakże ta lista jest... No Celta na pewno spora. Też może. Mnóstwo, no. Mnóstwo. Lista jest długa, nie? Ale myślę fibula gdzieś tam na początku cały czas jest na tej mojej liście. No to słuchajcie, ja was serdecznie zapraszam na kanał do Odkrywcy Goblina i możecie śledzić jego poczynania, bo może w końcu uda mu się spełnić te swoje jakieś tam nowy cele. Nowy rok za pasem to... Ja, może zaczną z Goblinem, a czy Boże, z tym, z Golden Mankiem nowy rok, tak jak poprzedni nowy rok, od złotych monet, od srebrnych jakichś tam starych tam monet. Tam wtedy weszła chyba no. Złoto i Anglosakson. I kilka aha, handlaków. Bo to ten złoty Anglosakson. Nie, była złota srebrny. Moneta i a, dobra, już wiem, ten skit wyszedł. No dobra, także śledźcie Goblina jak zapraszam. Ten. I tyle. Tak jak wspominałem wcześniej, byłem jeszcze na guzikowym polu. Tylko, że nic tam nie pokazywałem, nic tam nie nagrywałem, ale teraz macie możliwość zobaczenia sobie tych na przykład guzików granadierów, jakichś artylerzystów, gorący granat, to jakiś
guzik policji, jakieś inne tam guziki z tego guzikowego pola. Słuchajcie, wyszedł na tym guzikowym polu samolot ołowiany, jak on latał, nie wiem. Klamerka posrebrzana, tak jak macie tutaj okazję zaobserwować. Jakiego, o, ten hak pruski wyszedł, nie? Tutaj macie pruską tą koronę po prostu. Wyszedł do odlewu kuli, taki, nie wiem jak to nazwać, nawet taka foremka, nie? A tu są te pozostałe rzeczy z tego pola już rzymskiego, bo z tego krótkiego wypadu na pole guzikowe nic nie nagrywałem. Jeszcze raz powtarzam. No i tak jak tutaj teraz macie okazję zaobserwować to srebro, które tam było, to jest prawdopodobnie Jerzy III. Jest bardzo wytarte, nic na nim za bardzo nie widać. Hamerek to jest jakiś grot, w sensie jakieś te groszki, i to jest jakiś Henry. Jeżeli chodzi o Rzymka, to widzieliście. No, moneta niesamowicie rzadka, może się okazać, że tylko ja mam taką monetę. Nikt taki inny nie znalazł nigdy. No, błąd menniczy przy Rzymie jeszcze niesłychany po prostu, nie? No i tak te się fanty wszystkie prezentują. Dajcie mi znać, co myślicie o tym. Tutaj takie ostre, a tutaj takie grube. Nie wiem, chciałbym, żeby to był kawałek siekierki, ale wątpię. Nie skreślę chyba nic nigdy z tej listy. Chociaż coraz więcej lepszych rzeczy wychodzi. No, tak to się wszystko prezentuje. No i oczywiście z guzikowego pola guziki zwykłe jakieś tam ołowie, jakieś głupoty, to nawet wam tego nie pokazuję, bo to zresztą pokazuję, a mówię, że nie pokazuję. Dobra, tak to się wszystko prezentuje. Taki odcineczek, mam nadzieję, że się podobał. Jak się podobał, to możecie zostawić pierdółki. Jak nie, to nie zostawiajcie. I zapraszam was na kolejne odcinki na moim kanale. Prawdopodobnie będzie za tydzień, a może wcześniej. Zobaczymy, ile tutaj wyjdzie, ile mi się uzbiera tego materiału, czy będę publikował wcześniej. To wszystko wkrótce. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, jakieś te dzwoneczki tam dajcie. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.